Dzień dobry, nazywam się Agata Dziombor, jestem studentką drugiego roku łódzkiej filmówki. Obecnie siedzę u siebie w Józefowie pod Warszawą. Nie mogę narzekać, piękna okolica, bardzo dużo lasów, można jeździć na rowerze. Nawet czasem udaje mi się wsiąść na konia mojej siostry i się przejechać nad Wisłę, co jest w ogóle fantastyczne. Pomimo tego nadmiar wolnego czasu już trochę mi się wdał we znaki. Podczas kwarantanny nauczyłam się jednego z alfabetów japońskich, hiragany. Sama nie wiem po co. No a teraz też nie wiem po co uczę się Javy, czyli jednego z języków programowania, najłatwiejszego. I pomimo tego, że jest najłatwiejszy, zupełnie nie ogarniam. Ale kto wie, może ogarnę i może mi się do czegoś kiedyś przyda.